Siema. Co robisz? Szukamy opon. Na razie to szukam rękawiczek. Kurwa, się wyjebałem. Jabłko, jak się w moim garażu włącza światło w tej części? Tam. Też nie. Może gdzieś na jakimś filarze to jest. O, to jest. Ten nie, bo ten to włączałem tutaj. Fuck. A, już wiem. Co nie wiem? A, już wiem. Już mi się przypomniało. A, tam. Nope. Masz zjebany garaż. Dzięki. Łe. Tam są gości, blachy. O kurwa. Robił to typ. Jak? Nie powiem. No, to chyba kurwa do traktora. To wygląda na duże. 195. Rajebnie. No. Czekaj, bo tak. Te słupki są zależne. Jest legalnie 2,3540. Ej, to jest moje koło, na którym są opony. Genesisa. Od jakiego Genesisa? Od Lexusa. Od Srorera, znaczy od R8, ale były w Srorerze. W Srorerze. Tu jest zaciągnięte 2,2540. No to bierz ją. Jok! Ile mięska! Iii, błoj! Upanie! Tylko, że to jest 10,5, a będziemy to na 9,5 zakładać. Ej, mam teraz taki rozstaw! Co to jest za koło? 5 na... tak naprawdę 112. Ale to tak samo jak 5 na 114 i 3, tam z 2 i 3 mm, kto by to liczył. No, a wiesz, gdzie jest druga? Tu. Gdzie? O, gdzie? Nie, tutaj. Tu. Tam. Shit. Czekajcie, oszukam przeznaczenie i wypierdolę słuchaj, żeby on się nie wypierdolił na mnie. Dobra, ja stanę dalej. Teraz go wypierdol. Nie, ale tutaj jest większy opon, jest szansa, że może coś się znajdzie? No ja mam trochę 18. Będzie? To może być? Ale to może być to samo, co było założone na... Nie no, ale jak mamy dwie ładne, to na przykład dajemy dwie ładne na 205,18 to jest... Brawo! To jest 10,5? Tak, no. No to aż tak pięknie nie będzie naciągnięte. Ale trochę będzie. Możemy przymierzyć na tył te koła od razu. No ale jak zdejmiemy z nich opony... Fuck! Czemu życie jest takie ciężkie? Zdejmujemy te, ale weźmy jeszcze dwie. Mamy samochód, do którego śmieszczą rzeczy. Karinę. A jakie założymy? Czy te Kamila 245? Nie Kamila. Chyba nagrywa. O-o. Tutaj się wytnie. Tu się wytnie. Jedna jest na Eurolinie. No ale to gówno, to 205, 35. No. Ale na drugim Eurolinie. 2,2540 jest. No. No to ta. A ta opona druga z tego Eurolina jest na Kamila Joterze. Kurwa! Dobra, układaj swój zamek z opon. A ile Eurolin ma? 9,5 i 8,5. O! Oszukać przeznaczenie. Ta tabelka zamieszania już skrzywdziła jabłka. Tak. A to tabelka. Skręciła mi bark. Jest tam. Na samym dole. Nawet dwie takie są. Na samym dole tej kubki, którą zacząłem już układać. Tak. I się okaże, że są 17, kurwa, jak to wszystko zdejmę. Ej, dobra, to... weźmy jedną. A, żeby sfitować. Kurwa! Masz rację. Jo. Czy to działa? No, nieważne. Ty włamaniowe. Panie, nie kręć teraz. Dobra, można jechać. Ciekawe, jak tam Kasper będzie jechał sobie z tyłu. No ciekawe, ciekawe. To chyba najmniejszy problem w Karinie. No.
Kurwa, muszę jeszcze raz zjebać, no. Ty. Jak się zobaczyłem, myślałem, że zwie. Ale na razie chcę kupić. Budżet w tym miesiącu by to na przód pozwolił. Kurwa, ładne te koła są, naprawdę. Że po chińskie. No wiadomo. Tureckie. Oryginalny korpus też szukałem i tak wyszło, że podczas poszukiwań Joter zdążył zrobić ten wzór. Tak. I tak mi było smutno, bo uznałem, że sobie kupię te koła w końcu i wszyscy będą jeździli na takich samych Joterach, więc też kupiłem Jotery. No szukałem systemu. Kurwa. Ale się żeby Kaliny nie przyjmowało. Zapałki. Już wiem. Dopierdol. Dobra, i daj to temu tlenu. No, rozruszaj, poruszaj opono. No, no, no. Uwaga! No. Kurwa, zapałki. No, zaraz się skończą zapałki. Zapały, przecież ten, już wyparował. Dobra, dawaj powietrze. Nie stresuj dobre się zapałki. Tak. Dobre zapałki. Kurwa, chujowy podpalacz. Chujowy podpalacz, stary. Niech ktoś się zmieni. Zaraz się skończy. W harcerstwie. Trzymaj, ja pójdę poszukać zapalniczki. Weź mi. Czekaj. Czekaj chwilę. Już? Zapałki te popalone takie. Od razu tam, najwyżej po mordzie będzie trzaskać płomieniem. Dobra, jedź! Już war powietrze. No teraz się zdążył. Kurwa, nie jeżdżona, a już ciepła, ty. Dobra, proponuję zmienić paliwo na... Na zmywacz do hamulców. To powinno pierdolnąć mocniej, więc może dać trochę mniej. Dobra. No pierdolę. Cześć, stój. Daj te zapałki podleję trochę. Nie! Cały się jabłko zajmie. No nie! Nie mogę, żeby się ale dobrze się jara. No teraz już dobrze pierdolę. Dobrze, ty już dobrze, jeszcze więcej towaru. Jabłko, kurwa. No musi wskoczyć. Dobrze, no. Ty aut, kurwa, nie stroisz. No. Jeszcze ostrzejszy zabłon. Dobra, jeszcze trochę. Dawaj więcej. A śmiejesz się, a będę stroił. Na D2 za 5 dyszek. Muchaj. Ja będę stroił na zapałki. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Dzięki. No. O! Ja! O! Mówiłem? Kto będzie stroił auta? Więcej towaru. Więcej towaru. Najważniejsze. Po co? Nie wchodzi. Po co tym autem się przejmować w ogóle? Ej!
Może to śmietnik, ale ma uczucia. Coś psu zrobił. Ja go wyjmowałem do ładowania. Już? Będzie dobrze? Nie. Mogłeś tu nie przyjeżdżać i mieć dobry dzień. Przyjechałem, zobaczyłem jak ten samochód wygląda, kurwa, i depresja wróciła. Na dystans? Odważnie. O, i co? Wcale nie jest tak, jeszcze dojdzie, no tak, poszerzenie. No tak. To będzie taka gitaśnie jak uraśnie. Tylko teraz jest tak. Czyli teraz możliwe, że wejdą w ogóle, jak zdejmiemy dystans bez poszerzeń. Nie, no aż tak optymistyczny to bym nie był. A może? Przecież kurwa 2 cm dystansu są. Z poszerzką będzie gitarkowo. Ty, poszerzka 3 cm poszerza. Ty, może najpierw ściągnijmy dystans, zmierzmy na seryjne body, a potem założymy poszerzkę. Możesz sobie to... Czy jakakolwiek wreszcie felga usiądzie bez dystansu? Yes. Mordo! Yes. Mordo, proszę cię, ale ten z poszeszką będzie tak se. Czyli mogłem brać 10,5? Oddawaj. Sprzedać, zostawić mnie w rozliczeniu i... A tyle wychodzi. I jeszcze 5 dych musisz mi dopłacić. Tyle i jeszcze 5 dych. Na buteleczkę. Myślę, że gratis to uczciwa cena. Z fakturą byłoby drożej. Weź ogrzewanie włącz na wiosnę. Jabłczan. Jesteśmy w Finlandii, nie da się. Nie ma. Ni chujeczka. Ej, kurwa. Kacper, jak ty to policzyłeś? Na łoko. Nie, no liczyłem dobrze, że bez poszerzenia powinno się tak zmieścić całkiem. Taki był plan, tylko nie byliśmy pewni, czy jakby uda się włożyć tą felgę, czy nie będzie haczyła o zacisk, nie? Zastanawiam się teraz, czy jak nie będziemy cofać, to czy nie wyrwie całego samochodu. A, poczekaj. Autorola. Jeszcze nie koniec. Dobra, dociągnęło się. Z tyłu ta bida. Takie same koło, kurde, tylko... Tylko mniejsze. Takie smutne. A to tylko dwa całe mniejsze. Versus the guy she tells you not to worry about. Dokładnie. Kamil się nie zna, jak mówisz, że to koło nie jest takie super. Nie, wygląda jak gitarkowo. A jeszcze lepsze jest, bo jest fejkiem. Dobra, się dotrze. Dotrze się na bank. Teraz możemy zdjąć, bo tak. On na dole jest. Tak, nie jest przecież lepszy. Że możemy go zdjąć, założyć tego tą poszeszkę i zobaczyć z poszeszką. Nie, no to błotnikiem się dotem tak do. Nie, no wiem, do kształtu. Dociągnęło się. Mhm. 21 do tych złotych jest. Ohoho. To mi się podoba. Z kolejnością dokręca. Pierwszy raz, dobra, jak miałem 5 rów. Dobra, gotowe. Teraz w zależności, kto robił akurat tą podjebkę błotnika, będzie nie pasowała w inny sposób. No, albo na przykład nie będzie miała tego fragmentu, gdzie tu trzeba przykręcić. Jak one bardzo nie pasują. A tu też tego nie ma kawałka, no jaki przypał. Też widzę, jak to nie pasuje. Okaże się, że to jest minus 30. Właśnie jakoś tak, kurwa. Jest tak samo wąski jak te. Coś mi nie gra tutaj.
Na blachę wkręta? Nie. Nie? Teraz będzie dopiero chrupał laminat. Ale chrupał nie będzie, bo tutaj jest na szczęście plus 30. Niedługo twój Nissan też będzie plus 30. No to sprawdźmy teraz. Nie, no dobra, spróbuję zjechać. Uwaga, to jest jak który mi rozjebał kamień na Toruniu się połamie. Zjechałem dechy? Tak. To jest aktywny błotnik. To jest aktywne aero. Nie, nawet nie ma takiej opcji. Zobacz, teraz trzeba podnieść samochód, żeby w ogóle koło odkręcić. Tutaj się przedostało za tą krawędź i teraz będzie odkręcić. Widzisz? To jest fitment. A nie tam jak biedole do jakiegoś body plastikowego pasować. Dobra, dawaj, Andrzej. Tylko uważaj na ranty felunku. No. Już? Już się oparło, nie, oparło się od kole? Dopchniemy! Nie, już na oponie. Pracuję, już się no już nie pracuję. Ugina zawieszenie, tylko opona. A kamber to jest taki... No, jest ładny. Smaczny jest. No. Bardzo dziękujemy Rąk Crew Darkowi za doradztwo z wydłużeniem wahacza. Kamberek wyszedł. A wiesz czemu to jest taka kozica? Bo to było na 16 skręcone. Nie da się gwintu bardziej? Da się. No to kurwa. Nie, no da się, ale... Nie będziemy teraz kręcić. Nie ma czasu. To tak musi się dotąd schować. Ale będziesz miał ujebany rant. Tak od razu. Trzeba zastosować ochronę rantu felgi i wysunąć ją poza nadwozie. Tak. Wtedy jest pewne, że się nie obetrze. O wład. Zostawiamy tego śmieciora tak chyba. Dobra. To na razie.